Prawdopodobnie pod koniec czerwca miasto podpisze umowę na remont ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu. Jak powiedział prezydent Ludomir Handzel, w tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Remont ulicy Nawojowskiej będzie prowadzony etapami. Na początek 3-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Grodzką do cegielni w Zawadzie. To jest ponad 3 kilometry asfaltu, ale tak jak wszyscy wiemy, również i oświetlenia, i przejścia dla pieszych, zjazdy, skrzyżowania z wieloma ulicami przecież, no i przede wszystkim także odprowadzenie wody, bo to też jest ważne, żeby ten kolektor połączyć z tym kolektorem odprowadzającym wodę. No i to akurat dzisiaj wspomniałem o tym, że również ścieżka rowerowa na całej długości ulicy Nawojowskiej. Równolegle przygotowywane jest drugie zadanie, czyli remont ulicy Młyńskiej. Pełna modernizacja, tyle że tutaj nam dochodzi jeszcze przebudowa ronda pod szpitalem, bo będzie to rondo turbinowe, czyli nie będzie możliwości, no przynajmniej zmniejszymy możliwość kolizji, wypadków, bo nie będą to ulice, nie będą dochodziły do tego ronda jako styczne, tylko właśnie dośrodkowo. To automatycznie wymusza jednak na kierowcy, że zwalnia, że musi się włączyć do tego ronda inaczej. Na obydwa remonty Nowy Sącz otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 3 700 000 zł na ulicę Młyńską i 12 400 000 zł na przebudowę ulicy Nawojowskiej. Dokładny harmonogram prac będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów.